Przed nami starcie najbardziej doświadczonych zawodników podczas dzisiejszego wydarzenia. Razem na koncie mają niemal 40 walk. Michał Gutowski, Szymon Wrzesień. Wrzesień znany kiedyś jako Taxi Złotuwa. Zawodnik, który nieco więcej ważył, ale postanowił zmienić swoje życie, mocno trenować. Postanowił zmienić też dietę, pewnie dorzucił do niej brukselki i inne zdrowe warzywka i dzięki temu dzisiaj prezentuje się w dużo lepszej formie. Już ma na koncie 12 start, dzisiaj powalczy o zwycięstwo z dużo bardziej doświadczonym Gutowskim, który też jednak ostatnimi czasy nie za dobrze się prezentował, może prezentował się dobrze, ale nie mógł kończyć walkę ze zwycięstwem. Teraz rusza Gutek po zwycięstwo, szybko, błyskawicznie zasypał ciosami swojego rywala. Michał Gutowski, lider Gutek Fight Team, błyskawicznie zwycięża z Szymonem Wrześniem. Michała Gutowskiego, olbrzymia radość jego kibiców, bardzo duża ekipa. Ależ zbliżenie. Prawie byliśmy w stanie zajrzeć w duszę Michała Gutowskiego, tak blisko do kamery podszedł. Na pewno były to słowa mocne i pełne otuchy. Chyba świadczy o tym to, co teraz robi Michał Gutowski, że będziemy tutaj kończyli karierę, ale posłuchajmy jeszcze oficjalnego werdyktu. Zwycięża zawodnik Gutek Fight Club, Michał Gutek Gutowski! To jednak Gutek przywiózł autobus kibiców dzisiaj do Pyrzyc. Jak to jest? Życie zaczyna się po 40? Słuchajcie, zaczyna się po 40. Gutek wrócił, Gutek ma się dobrze i Gutek idzie po wszystkich! Po wszystkich! Przede wszystkim chciałem podziękować całemu Gutek Fight Club, bo oni niosą mnie, oni mnie napędzają. Dzięki nim staje się wersją codziennie lepszą samego siebie. Dziękuję moim trenerom, Przemkowi, Emilowi, dziękuję mojemu menedżerowi, dziękuję wszystkim moim sponsorom, dziękuję całej mojej rodzinie, żonie, synowi, mamie, tacie, babci, bo oni cały czas we mnie wierzą. Generalnie dziękuję wszystkim tym, dzięki którym jestem tu, gdzie jestem i mówię jeszcze raz, Gutek dopiero się kurwa rozkręca. Michał Gutek Gutowski! No proszę, ja tu kończyłem Gutkowi karierę, a on dopiero się rozkręca z tego, co słyszymy. Trochę mnie zwiódł tym ściąganiem rękawic, ale...